Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejną książkową recenzję. A dzisiaj porozmawiamy o Zaczytanej i Bestii od Ashley Poston. I jak zwykle przy współpracach chcę podziękować wydawnictwu Winidia za mój własny egzemplarz książki, który od nich dostałam i który mogę Wam właśnie teraz zrecenzować. A powiem Wam, że jest o czym rozmawiać, bo chyba z całej tej aktualnej trylogii, czyli Ghicarelli, Księżniczki, Fangirl oraz Zaczytanej i Bestii, to właśnie Zaczytana i Bestia są moim największym numerem jeden. Jeszcze również na samym wstępie chciałabym zaznaczyć, że tutaj na skrzydełku mamy informację, że każdą z tych trzech książek, czyli Ghicarelle, Księżniczkę i Fangirl oraz Zaczytaną i Bestię, można czytać osobno, bez znajomości poprzednich książek. Z jednej strony wydaje mi się, że można, bo i postacie, i relacje, i jakieś ważne wydarzenia wydają się być całkiem dobrze opisane w tej książce, także nie musicie znać poprzednich. Co prawda, ja te poprzednie książki znam, więc też nie do końca jestem Wam w stanie powiedzieć, czy te wszystkie rzeczy, o których właśnie wspomniałam, są faktycznie bardzo dobrze opisane, czy jest to całkiem nieźle, dobrze, lepiej, gorzej zrobione. No, musiałaby to ocenić osoba, która nie czytała poprzednich książek. Mnie jest z tym elementem trochę trudno, ale wydaje mi się, że jest to zrobione całkiem dobrze. Natomiast ja zachęcałabym Was do tego, żeby zapoznać się z tymi historiami w kolejności, że tak powiem, chronologicznej, od Ghicarelli aż do Zaczytanej, bo wydaje mi się, że jeżeli poznacie te wszystkie książki od samego początku, to lepiej polubicie niektórych bohaterów, lepiej ich zrozumiecie, szybciej będziecie łączyć niektóre fakty i nie będziecie się musieli zastanawiać, ale o co chodziło z tym konwentem, albo kto to jest ta czy ta bohaterka, czy bohater, ale o co chodzi i w ogóle, więc będzie po prostu szybciej, łatwiej i przyjemniej, a ja Wam z całego serca polecam przeczytać wszystkie książki Ashley Poston, bo są tak genialnie napisane i moim zdaniem są tak niesamowicie wciągające, że naprawdę warto je przeczytać i jak ja czytam niektóre książki naprawdę bardzo długo, nawet jeżeli bardzo mi się podobają, to te książki od Ashley Poston łykam w 2, maksymalnie w 3 dni, bo po prostu nie mogę się oderwać. I jak już pewnie możecie się domyślać lub jak już doskonale wiecie, Ashley Poston w swoich książkach, o których właśnie cały czas wspominam, tworzy współczesne retellingi znanych baśni i w tym wypadku mamy do czynienia właśnie z Piękną i Bestią. Już na samym początku obstawiałam, że właśnie ta historia może być moją ulubioną, bo mnie chyba wystarczy do szczęścia, jak jest bohaterka, która uwielbia czytać książki i to już w większości załatwia sprawę, ale tak, tutaj oprócz książek, oprócz bohaterki, która te książki uwielbia, jest jeszcze cała masa innych plusów. Ja w ogóle jestem naprawdę niesamowicie mocno zachwycona, w szczególności, że tak jak w każdej innej książce tej autorki, z tej serii, mamy do czynienia z dwójką głównych bohaterów. I z jednej strony mamy Rosie, naszą Zaczytaną, która jest niezwykłą fanką książek, która jest książkoholikiem w 100%, która niestety straciła matkę, która ma jeszcze niesamowitego, zwariowanego ojca, tak jak Bella w baśni miała ojca, który był wynalazcą, wymyślał różne tam wynalazki i w ogóle robił jakieś dziwne rzeczy i był uważany za szalonego, to ta wersja ojca Belli, czyli ojca Rosie, też jest po prostu szalona, troszeczkę taka ekscentryczna, jest to bardzo wielobarwna postać, jest naprawdę niesamowita. Koleżanki Rosie jej ojca po prostu uwielbiają. No, jest to facet, obstawiam, którego nie jedna dziewczyna chciałaby mieć za ojca, żeby był właśnie taki wesoły, zawsze pomocny i zawsze, żeby go wszędzie było pełno, żeby z jednej strony czasem Wam się wydawało, że robi Wam obciach, ale z drugiej strony, że będziecie się cieszyły, że jest jaki jest, bo właśnie to sprawia, ten jego charakter sprawia, że go po prostu bardzo mocno kochacie i jesteście z niego dumne. W każdym razie Rosie ma tylko ojca. Bardzo wyjątkowego, bardzo szalonego, niesamowitego. Straciła mamę i bardzo tą stratę mocno przeżywa. Dodatkowo dochodzą tutaj w jej historii takie czynniki, takie elementy, jak
jakby przymus napisania takiego wypracowania rekrutacyjnego na studia, do koledżu, do którego chciałaby się dostać, z czym jej totalnie nie idzie, a wielkimi krokami zbliża się bal kończący szkołę, na który bardzo by chciała iść, ale nie ma z kim, a po prostu za nią, jak taki po prostu strasznie marudny pies, chodzi gość, który chce ją na ten bal zabrać, a ona się go po prostu, tego gościa w sensie, nie może za żadne skarby pozbyć. Więc jak się domyślacie, ten gość, który tak za nią chodzi, tak zabiega o jej względy, jest niczym baśniowy Gaston, który właśnie chce być z Rosie, chce być z naszą baśniową Bellą, ale dziewczyna nie za bardzo go chce, bo chłopak ma swoje za uszami i po prostu czasami jak kobieta mówi nie, znaczy zawsze jak kobieta mówi nie, to znaczy nie, a nasz kolega prawie baśniowy Gaston, no nie do końca to rozumie i trzeba by mu to jakoś dobitnie wytłumaczyć. Jak Rosie się poradzi z całą masą problemów, z tymi niektórymi bohaterami, no może być ciężko i o tych jej losach musicie sami się przekonać czytając te książki, jednak ważnym elementem jest to, że o ile w baśni Bella była poniekąd sama, bo nie miała w tej swojej wiosce, czy tam gdzie mieszkała, nie miała żadnych przyjaciółek, była tylko ona i książki, tak ja to tak pamiętam, o tyle w Zaczytanej i Bestii nasza Rosie ma dwie przyjaciółki. Nie wiem teraz, jak to dobrze określić, żeby nie popełnić błędu. Są dwie postacie, które są jakby najbliższymi dla naszej Rosie osobami. I z jednej strony jest to jedna dziewczyna heteroseksualna, tak mi się wydaje, a z drugiej strony jest to osoba niebinarna, nie mogę jej określić mianem dziewczyny czy chłopaka, bo tego się nie robi. Więc jeżeli chcielibyście zrozumieć charakterystykę osoby niebinarnej, bo ja bym tego nie chciała tutaj teraz bardzo mocno i obszernie tłumaczyć, w dodatku, żeby nie popełnić jeszcze jakiegoś głupiego błędu, to zapraszam Was do wyszukania sobie jakby takiej definicji czy jakichś takich charakterystyk osób niebinarnych w internecie. Wujek Google wie dosłownie wszystko, więc na pewno pomoże Wam lepiej niż ja. A z drugiej strony naszym głównym drugim bohaterem jest Vance, gwiazda Hollywood, aktor, który właśnie jest częścią całego uniwersum Starfield, a o samym Starfield mogłabym Wam tutaj też dużo opowiadać, właśnie dlatego dobrze by było poznać jakby tę historię od samego początku i poznać troszeczkę genezę tego serialu i filmu, jakim jest Starfield, całego uniwersum, wokół którego tak naprawdę cała akcja wszystkich książek się toczy i właśnie dlatego moim zdaniem dobrze by było znać wszystkie te książki, bo i wtedy byście poznali nawet wcześniej Vance'a i wiedzielibyście, dlaczego ten aktor z jednej strony odgrywa same złe, nikczemne i po prostu potworne role, a z drugiej strony wokół jego życia prywatnego też dzieje się cała masa afer, skandali i samych tak naprawdę problemów. To wynika po części z tego, jak Vance był wychowywany, jak wygląda jego sytuacja w domu, a z drugiej strony jest to też pewny taki charakter, takie może mechanizmy obronne, nie wiem jak to Wam tutaj do końca nazwać, ale doskonale poznacie tego chłopaka i jego charakter i te wszystkie buzujące w nim emocje, czytając Zaczytaną i Bestię, natomiast gdybyście sięgnęli po te dwie poprzednie książki, poznalibyście go po prostu jeszcze lepiej i wydaje mi się, że wtedy, znając poprzednie książki, wiedzielibyście na początku przynajmniej, czego się po tym chłopaku spodziewać i tutaj wiele rzeczy mnie na początku w ogóle nie zaskoczyło, natomiast jego przemiana w tej książce, właśnie z tej bestii, powiedzmy, w przystojnego księcia, gdzieś tam na samym końcu, jest po prostu mnie ogólnie osobiście bardzo, bardzo mocno cieszy. I właśnie w życiu Vance'a po jednej z takich afer, dosyć poważnych, takich niesamowitych skandali, musiał się przenieść gdzieś na takie, kolokwialnie mówiąc, według Vance'a, zadupie i tam po prostu przeczekać największą medialną burzę, szum paparazzi i w ogóle jakieś takie rzeczy, żeby to wszystko ucichło, żeby chłopak mógł w spokoju wrócić później znowu do Hollywood, czy gdzie on tam sobie mieszkał i brać udział dalej w filmach, grać, występować i jakby nie przejmować się wszystkim. Jednak zanim to wszystko ucichnie, no jednak musi się przemęczyć na pewnym zadupiu. Do jego dyspozycji tak naprawdę w zamku poniekąd, w którym mieszka, bo
dostaje do dyspozycji taki niby zamek. Mieszka pies, który jest owczarkiem niemieckim i którego też możecie tutaj na okładce zobaczyć. I jest jego, to nie jest przełożony, to nie jest opiekun, no to jest w każdym razie mężczyzna, który ma tam trochę temu naszemu głównemu bohaterowi pomagać, gotować, opiekować się nim tak, no mniej więcej. Jest tutaj ta rola określona, ale ja mam teraz totalne zatwardzenie mózgu i nie pamiętam. Nie pamiętam, kim ten Elias tak naprawdę był, jaka jego funkcja oficjalnie była tutaj nazwana. W każdym razie, jak możecie się domyślać, w jakiś sposób Vance i Rosie muszą się spotkać. Jakoś ta miłość Rosie do książek musi wpłynąć na historię, która się między tą dwójką bohaterów zadzieje. Jak to wszystko będzie wyglądało? Nie mogę Wam powiedzieć, ale mogę Wam zagwarantować, że będziecie się przy tej książce świetnie bawić, bo ja naprawdę czerpałam z tej książki bardzo, bardzo, bardzo dużo radości i jest to mój zdecydowanie ulubiony retelling. I po prostu gdyby Piękna i Bestia mieli odgrywać się we współczesnych czasach, to właśnie chciałabym, żeby wyglądało to tak, jak w Zaczytanej i Bestii. Mam nadzieję, że ta książka spodoba się Wam tak samo bardzo jak mnie. Wydaje mi się, że jest to książka idealna na wakacje. W ogóle wydaje mi się, że jest to książka idealna na cały rok. Zaczytana i Bestia są idealne o każdej porze roku, bo są tak przyjemne, tak relaksujące, tak fajniutko otulają Wasze serduszko i sprawiają, że robi się cieplej, że możecie tą książkę czytać będąc na plaży gdzieś tam daleko, hen-hen, wygrzewając się na słońcu. Ta książka będzie idealna, gdy będziecie siedzieć pod kocykiem z kawą albo z herbatą i będziecie popijać sobie tutaj, wiecie, ogrzewać się przy kominku zimą. Więc tak, to jest zdecydowanie książka dla każdego, na każdą porę roku i w ogóle niech Wam służy jak najlepiej. Oczywiście dostałam już na Instagramie jakiś tam komentarz, że no niestety jedna z dziewczyn nie jest aż tak mocno zachwycona jak ja tą książką, że nie bardzo jej się może ta książka aż tak spodobała, ale właśnie się też okazało, że osoba, której ta książka tak nie do końca przypadła do gustu, nie zna poprzednich dwóch. Być może, gdyby ta osoba poznała poprzednie dwie książki i tą książkę przeczytała właśnie jako trzecią, to też by było inaczej. Właśnie dlatego wydaje mi się, że mimo tego, że fajnie, że jest taka opcja, żeby czytać sobie te książki osobno, w różnej kolejności, to wydaje mi się, że najfajniej byłoby zanurzać się w tym świecie retellingów i tego uniwersum Starfield tworzonego przez autorkę właśnie w takiej kolejności chronologicznej, bo no, wtedy to mi się wydaje takie, wiecie, obraz tych wszystkich bohaterów, tych bohaterów w szczególności, którzy nam się przewijają przez wszystkie części, on jest wtedy taki pełniejszy, taki ciekawszy, taki wydaje mi się bardziej wciągający, bo przyznam się Wam, że po Geekerelli, jak dostaliśmy Księżniczkę i Fangirl, ja się niesamowicie cieszyłam, że już tych niektórych bohaterów znam, że ich kojarzę, że te ich niektóre losy i wydarzenia są pogłębiane w kolejnych książkach. Cieszę się, że w tych książkach, w tym całym uniwersum są osoby heteroseksualne, są osoby homoseksualne, są osoby o innych orientacjach, czy jak to się tam poprawnie mówiąc nazywa, żeby teraz nikogo nie urazić, że w tej książce pojawiła się osoba niebinarna, bo tak naprawdę z tą niebinarnością spotkałam się w jakiejkolwiek książce i w ogóle w swoim życiu, że coś takiego jak niebinarność, że w ogóle istnieje, spotkałam się pierwszy raz w życiu i to jest dla mnie niesamowicie cudowne, bo czytając książki młodzieżowe, ja się cały czas uczę, mimo że do młodzieży już dawno nie należę. I to jest cudowność po prostu wszystkich książek, w ogóle literatury, że mimo że na co dzień być może nie spotykacie się z takimi osobami, to książki tego typu pokazują Wam, że to są najnormalniejsi w świecie ludzie, którzy nie różnią się od innych ludzi praktycznie niczym, tylko po prostu inaczej podchodzą do swojej tożsamości, do swojej seksualności i do swojej orientacji, ale poza tym są zwykłymi, normalnymi, czującymi ludźmi. Więc to tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta moja mała pogadanka o Zaczytanej i Bestii przypadła Wam do gustu, że będziecie chcieli sięgnąć zarówno po tą książkę, jak i po dwie poprzednie, jeśli jeszcze ich
nie znacie, zachęcam Was do tego naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Jeżeli czytaliście już tą książkę i macie pozytywne lub negatywne wrażenia po jej przeczytaniu, koniecznie dajcie znać w komentarzach i jak chcecie, to jeszcze sobie po prostu kilka słów o tej książce możemy zamienić, zarówno o tej książce, jak i o poprzednich. I dodatkowo mam nadzieję, że pani Ashley Poston nie zaprzestanie pisania o uniwersum Starfield na tej książce i że pojawią się kolejne książki właśnie w tym uniwersum, kolejne wspaniałe retellingi, które będą nawiązywać do moich ukochanych baśni z dzieciństwa i mam nadzieję, że na koniec Wy i ja będziemy się widzieć w kolejnych moich filmach na tym kanale, bo już za tydzień będzie kolejna książkowa recenzja. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się nie mylę. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Pa!